Przypadkowe odkrycie przy pogłębianiu toru wodnego zachodniopomorskie. Przypadkowe odkrycie przy pogłębianiu toru wodnego. Jednostka pracująca przy pogłębianiu toru wodnego Świnoujście Szczecin przypadkiem wydobyła niewybuch z II wojny światowej. Załoga została ewakuowana, pogłębiarka zacumowała na kotwicowisku. Bomba głębinowa ma ok. 50 cm średnicy, waży 150 kg. Na miejsce wezwano saperów, którzy zabezpieczyli obiekt, powiedział rzecznik wojewody zachodniopomorskiego Piotr Pieleszek. Dodał, że pogłębiarka Meus River znajduje się obecnie na kotwicowisku, poza torem wodnym. Sprawa ma zostać przekazana 5. pułkowi inżynieryjnemu. Załoga została ewakuowana, pozostali tylko pracownicy do niezbędnej obsady jednostki. Przed rozpoczęciem pogłębiania toru wodnego Świnoujście Szczecin do 12,5 m zlokalizowano na jego dnie wiele elementów ferromagnetycznych, w tym niewybuchy pozostałe po bombardowaniach strategicznych obiektów III Rzeszy przez wojska alianckie podczas II wojny światowej. Neutralizacją licznych niewybuchów zajmowali się nurkowie minerzy z 8. Flotyli Obrony Wybrzeża. Największym obiektem była 5,4-tonowa brytyjska bomba lotnicza Talboy. Usunięto ją z kanału Piastowskiego w Świnoujściu Zachodniopomorskie w połowie października ubiegłego roku.